Siema, siema, jestem Ryan Gplay, to jest kolejny odcinek naszej serii z Kolonii, dokładnie serii nosi nazwę Podwórko Kolonisty, więc witam serdecznie na Podwórku Kolonisty. Witam również ludzi na czacie, którzy ze mną są, ponieważ jesteśmy na Twitchu, nagrywamy Twitchek na żywo. Wiem, że miałem tego nie robić, ale tak z drugiej strony pomyślałem sobie, że fajnie wtedy z wami po prostu pogadać, zwiększa interakcja, więc jeżeli chcecie dołączyć do tej naszej społeczności, streamy są niemalże codziennie, bo od poniedziałku do piątku od godziny 17, czasami 18, zależy jak coś, to będę was oczywiście informował na Discordzie, do którego też macie link w opisie. A jak nie, to chodźcie na Twitcha, wpiszcie wyścig Discord i dołączacie sobie po prostu. Więc super. Na samym początku wam bardzo dziękuję za to, jak przyjęliście te poprzednie 6 odcinków, bo tyle się opublikowało. I dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje. Dają motywację tego, żeby to robić dalej, więc myślałem, że ta seria będzie taka na kilka odcinków, ale chce mi się robić dalej, więc zostawiajcie te łapki, bo mam normalnie ssanie na nagrywanie tej serii, nie? Więc dziękuję serdecznie. Dobra, słuchajcie, dzisiaj przygotowałem dla was coś fajnego. Mianowicie chcę się coś pokazać i też poinformować o paru kwestiach. Mianowicie, słuchajcie, byłem u rolników. Jeżeli pamiętacie premierę mapy Kolonia, tej właśnie, na której gramy i do której macie też link w opisie, to robiłem sobie misję na kilku polach, dokładnie na trzech. I to chyba było pole numer 32. Było to też poletko 36 oraz jakieś tu jeszcze, nie pamiętam, które to było. Marcelek, dzięki za follow, żółwik dla ciebie. Jakieś jeszcze pole, a 46 to było, no. Dokładnie. Na tych polach robiłem sobie misję po prostu rolników, na których dorobiłem się trochę pieniędzy, tam 1500 zł oraz oraz tyle słomy. Trochę tych kostek tu mamy, pozwoliłem to wszystko przyczepką ogólnie, więc fajnie. Coś jeszcze? Mamy wrzesień właśnie, więc tam trochę chwastem porosło ściernisko, niedługo będziemy musieli się nim zająć. A dzisiaj przygotowałem dla was siewy, po prostu będziemy sobie siać, bo mamy akurat w termin, w kalendarzu naszym siewy dostępne już dla jęczmienia, więc wykorzystam ten wrzesień jako siewy jęczmienia, a resztę siam się walnie pszenicą i tyle, nic nie będę więcej siał. Ponadto też chcę zakupić sobie landzik 21, pole numer 21, to jest łąka, bo nam brakuje trawy. Cała trawa poszła do krówek, ta sianka w sensie. A mamy, jak widzicie, na razie... O, tu jeszcze słoma stoi. Mamy na razie słabe, choć tą o te krówki, bo zobaczcie, że ta wydajność tutaj jest bardzo słaba i nam się normalnie kończy to jedzenie. Mleka jest 150 litrów niecałe, więc coś tam powoli to się tworzy, nie? Dobra, to co? Co nam pojedzie ogólnie z siewnikiem? Myślę, że chyba pojedziemy 60 siać raczej, nie? Władzie to jeszcze pewnie się nieraz narobi, więc siadam do siątki. A, właśnie, bo nie odpaliłem sobie tego. Dobra, i jesteśmy z powrotem, mam już normalnie widzonko. Zapalamy maszynę. Odpalam jedyne. To niech sobie on chodzi, dam go na luz. Niech się grzeje silnik, bo się będzie robił. A my podejdziemy sobie do bramy. I będziemy dzisiaj napełniać sobie i sarię, i będziemy siać ten jęczmień, tak? No. Tak jest, dobra. Jedyneczka. Nie wiem, czy fow nie jest za duży, czy za mały. Dajcie znać w sumie, co o tym myślicie. No, ale chyba jest spoko, nie? Teraz jest powolutku cofnę, daj w miarę. Tak bez pośpiechu. Okej. Dobra, jeszcze troszeczkę, żeby cięgło tam w miarę dobrze wyszło. Dobra, chyba będzie git. Za mały trochę fawik jest, tam trochę większy w takim razie. O, niech będzie tak. Tam kable chyba tego się pomija, czy coś? Nie, nie pamiętam. Dobra. Okej, okay. To akurat spoko jest, no mamy paletę przygotowaną. O, właśnie, więc sobie napełnimy tak. Może też proszę dorobić jakichś worków takich ręcznych, byłoby nawet lepiej w sumie niż tak, ale już niech będzie w ten sposób. Tam jeszcze mamy wszystkie te nawozy i plus te paliwo. O, może to za paliwa trochę zalał, nie? Wniesiemy sobie siewnik. Czekajcie, polecę zaraz po paliwko. Zatankujemy sobie parę litrów. Tyle chyba starczy, nie? Do 40 litrów jak wlej, to będzie w porządku. Dobra, elegancko akurat, fajnie. Marcelek, pozdrawiam serdecznie, jeśli to ci pomoże wytrzymać kataru, tak najbardziej. Kurde, go raz, ty jadę sam w ogóle? Ja wyjadę jakoś tak, gdybym nosił. Okej. Dobra, dzisiaj trochę muzyka dzisiaj gra niestety, ponieważ YouTube się przyczepił do tego, że to muzyka z farminga ma prawo autorskie. Trochę bez sensu, nie? Bo w sumie za grę zapłaciłem, nie? Więc czemu mam mieć prawo autorskie na muzyce, do której mam dostęp, ją wykupiłem, ale no jest tak jest, nie?
więc śmieszne rzeczy ogólnie. Dobra, piątkę od razu wbijam i jedziemy. Lecimy na pole 48, na którym ostatnio robiliśmy orkę. Tam też wykonaliśmy ostatnio na streamie talerzowanie, więc właściwie wszystko powinno być dosłownie przygotowane pod zasiew. Potem jeszcze kupimy sobie może, albo jak coś będę miał po streamku czy coś tam, to właśnie to teraz zrobimy na odcinku. Będziemy bronować sobie ogólnie po siewach, bo jest takie fajne, są takie fajne brony na muthuby, które dają nam możliwość właśnie, o, tu sobie zajeżdżamy, jakby wałowania od razu, więc spoko rzecz, nie? Akurat, dobra, niechaj będzie tak. To co, ja odpalam sobie od razu, opuszczam. I co, to jakąś trójką będziemy jechać? Ty, ja się pszenicę. Oż w mordę. Ty. Dobra, będzie kawałek pszenicy. Trudno. Może ten. Miał być tu jęczmień zasiany. Ajaj, zepsułem. Trudno. Kawałek zostanie, to przyniesie kosą, to wymusę i tyle, nie? Najwyżej kiedyś tam. Dobra. A co tam w ogóle u was, ludzie? Na czacie. Co tam ciekawego słychać? Jak tam po świętach? Właśnie, bo nagram to jutro po świętach, tak naprawdę jest 7 grudnia. Jestem już u siebie jakby na miejscu przy komputerku. No i co? I święta jakoś zleciały. Napiszcie w ogóle, jak wam zleciały święta. Co dostaliście pod choinkę, może jakiś prezencik, albo może jakąś kaskę po prostu. Co tam? Co ty pijany? No zapomniałem po prostu. No, więc napiszcie tam u was, jak święty. Jest jakiś problem tutaj z tą górką, że on nie może podjechać. No, napiszcie co mam dostać pod chwilkę, jak miały wam święta. No i oczywiście oprócz tego pewnie pytania będzie, kiedy kolonia. Widzę właśnie dużo takich pytań. Coś dziwne w sumie, bo tłumaczyłem to wiele razy na premierze. Był nagrywany ten odcinek o tym, kiedy kolonia na konsolę. A tam ludzie pytają, nie? Co mam... Bo... Wąt mi zacząłem, nie? Po prostu trochę was, ale to w konsolowców. Ale spokojnie, mapa dla was będzie, nie? Tylko 9 stycznia dopiero wracam modhub do pracy. Co nie oznacza, że 9 stycznia będzie mapa na modhubie, nie? Tylko że po prostu nie wracają do pracy i wtedy gdzieś zaczną sobie na spokojnie tam ogarniać. Testować się w ogóle, więc może będzie gdzieś później, koło... Raczej gdzieś po 9 stycznia, nie? Pytasz co po świętach, nie zganiesz się kebaba, to pisać też właśnie, no. Dekem Z, siemano, dzięki za follow, żuwik. Jak robić sobie takie polskie save'y? Bo jak zrobisz niwa i już mi się grać nie chce? A, to nie wiem w sumie, no ja zawsze robię sobie coś takiego, jak gram, że robię sobie jakieś cele stające, nie? Po prostu. Nie, zawsze mam takie cele, że chcę się rozwijać albo coś takiego, mam jakiś cel nowy, ciągnik kupić. No i ja robię wszystko, żeby ten ciągnik kupić, nie? Więc na przykład teraz mam też taki cel, żeby trochę zwiększyć gospo, więcej dokupić pola i zmienić ciągniki na nowładkę, wymienić na jakąś czwórkę. Może na początku bez napędu. I czekuje nam się ogólnie, jak to na kolonii, tradycja, remont 60-tki. Panie, pamiętacie wszyscy remonty jeszcze na serii z Arkiem, co nagrywaliśmy? Ciągle był remont, nie? Tam chyba było 20 remontów w ciągu tej całej serii. Więc będzie remoncik, ale taki delikatny, ponieważ będziemy montować kabinę na zimę. I może troszeczkę też zmienimy tutaj te okablowania, żeby tak nie dędały, na jakieś inne, na jakieś trochę lepsze, nie? Trochę jakby zmienimy sobie model jakby tej maszyny. Trochę usprawnimy, nie? Na pewno kabina musi lecieć, bo bez kabiny tani rusz. Na zimę, jakby nasiadać do lasu, pojechać czy coś, to też się to oczywiście przyda, nie? Na pewno do skupu, przecież to co, Władki nie pojadę, bo Władek może i kabinę ma, ale tam jest strasznie zimno, no i nieszczelnie, co nie? A tu kabina jakoś fajnie się kupi, spasowuje się, ze wszystkim będzie cacy, nie? Tak, co odcinek była nowa 60, dokładnie tak rządzać, to akurat będzie trochę inaczej, nie? To tam będę sobie zmieniał te 60 raz taki czas. Więc od razu możecie w sumie napisać, jaką chcecie kabinę do 60, nie? Ja myślałem w sumie nad Lubsko, spoko jest. Albo tą czeską, nie? Czeska też jest fajna. A to dajcie znać zupełnie. Masz moda z podawaniem mleka co jeden dzień? Nie mam tego moda. Pomyliłeś kanały. To jest kanał Riot Gplay, a nie... Makesolec. Naglak? A Naglak to już tak bogato, nie? Tak na spokojnie. Ale o mleko będziemy sprzedawać ogólnie tak raz w miesiącu chyba po prostu, nie? Jak coś. Też nie chcę jakoś robić mleka tej serii realistycznej. Grać sobie po prostu na luzaczku. Ale tak trochę zachowując taki klimat w miarę polski. Myślę, nie?
ciastka będzie GitHub, mówicie, nie? No. Gdzie jest Heszek? A nie mam pojęcia. Gdzie sobie poszedł chyba. Siema Jolek w ogóle. Dobra, to chyba się wylecą w porządku, nie? W miarę. Tak trochę puste bez tej muzyki. Hej, Riot, są jakieś znaczki, które pojawiają się tylko w zimie? Nie, Kasper, wszystkie znaczki pojawiają się naraz, od razu w tym. Wszystkie znaczki pojawiają się oczywiście... Kiedy się pojawiają? No, przez cały rok, nie? Nie ma takich sezonowych znajdziek, nie? Że tak powiem. Więc wszystko powinno być okej, ogólnie. Chodzi o mapę. Także nie ma problemu, nie? Dobra. Ej, chyba na to polskie się zawalniemy na strzała, nie? Spoko będzie. Ja mam to w ogóle co jeszcze jakiegoś... nie turę walną zaraz. Nie wiem, który nawet najlepiej robić. Nie no, Władka, to jak podpiął do tego silnika, tam się zajechał chyba, nie? Czuntka ledwie daje radę. Tu może u nas spoko, nie? Tę miniaturkę walnąć jakąś taką. Dobra, więc z wami YouTube się widzimy za chwilkę. Ja tylko sobie tutaj walę fotografię i widzimy się zaraz, nie? No, także zywy. No to wina ponownie. Coś tam porobiliśmy was zdjęć, zobaczymy co z tego będzie. Ciekawe w ogóle, czy starczy mi nasion? Nie, chyba będzie starczy nasion, nie? To poletko. Ja mam tylko jedną paletę w ogóle kupował tego ziarna tam w garażu. I wątpię, że to w sumie starczy, bo mamy ogólnie strasznie słabe klasy gleby. Nie wiem, jakoś tutaj pod tą kolonię średnio to się wygenerowało dobrze. I niestety będę musiał chyba kiedyś bardziej rozglądać za polami, które są troszkę bardziej żyzne. Znaczy polami, które są bardziej... mają bardziej żyzną glebę, nie? Po prostu. A nie taką jak tutaj. Bo tu wiele wsypuje, wiele tego nawozu daje, a niestety wychodzi mało z tego plonu, więc tak średnio. Rozumiesz to, że save, którego zacząłem, święta, na osadzie, mam już 25 godzin? O, to elegancko, tylko że kiedy święta, nie? Jak zacząłeś w grudniu, no to dużo grałeś, nie? Dużo grałeś ogólnie. No to mam na tym save ile chyba? 14 godzin? 15? Jakoś tak, więc też niedużo. Ale to dlatego, że gdzieś tam ogarniamy sobie często coś tam po streamku i tak dalej. Takie po prostu wykończamy prace, które gdzieś tam trwają sobie, nie? Na przyszły odcinek będę chciał dla was chyba zrobić... może coś wam pokażę tam, jak trwa sytuacja z Shanokosami. Chociaż Shanokosy bym chciał zrobić poza odcinkami, tylko zrobić na streamie. A sprawa jeszcze jakąś tam kolejną, co byśmy mogli robić, trochę to bronowanie, nie? Więc nawet nie wiem, czy może jakieś nie zrobić bronowania, potem siewów jeszcze. I byśmy w październiku zasiali dopiero pszenicę, nie? Na przykład. Tylko z nudów to jest. O Jezu, co by było jakbyś tryhardził dinozaurek, nie? Nieźle. A, nie grałeś nic na święta oprócz FIFA. O Jezu, to... Nie dość, że święta. Trochę sami stresuje gdzieś tam. To jeszcze ten coś z FIFA grał, nie? To za chłop. Dobra. Ło, przepraszam bardzo pana. Nie zauważyłem. Trzeba tak głośno chodzić, nawet nie słychać innych samochodów, nie? Dobra. Już chyba nieźle, nie? Ile mam odcinka? 14 minut. Spoko, akurat się fajnie wyrobimy z tym wszystkim. Ogólnie widzę te kamyczki. Wiem, że powinienem je jakby pozbierać wcześniej, ale zaufajcie mi, że te malutkie kamyczki to się wcisną, kiedy będę wałował. A będę oczywiście to robił broną, nie? Więc te kamyczki gdzieś tam sobie po prostu pouciekają, że tak powiem, po tym polu i nie będzie ich widać za bardzo. Także spoko opcja. Ogólnie kamienie już mam wyłączone, bo raczej będę grał bez kamieni. No tak jakby uważam, że te kamienie trochę tak... Zależy gdzie są potrzebne, nie? Akurat u mnie są niepotrzebne gdzieś tam w farmingu. Fajnie, że sobie można było sobie włączyć, ale jak mówię, u mnie gdzieś tam też IRL w okolicy żadnych kamieni nie było, nie? DJ Remo 235, ciemneczko. Siema homie, Cacek, witam serdecznie. Jest nagrany odcinek na YouTube, więc można się przywitać, jakby co? Potem będziecie sławni w internecie. Okej, okay. Fajnie to leci. No i co? Też ogólnie widzę właśnie, jak mówiłem na początku, że wam się seria spodobała, więc na pewno tych odcinków będę starał się wrócić na więcej, coś tam ciekawego wam pokazywać. No i będę starał się dla was tą serię rozwijać, nie? Bo mi się w sumie spoko gra na kolonii, brakowało mi właśnie takiej serii, gdzie mogłem sobie spokojnie pograć. Takiej... Tak pograć po prostu może... solo. Od zera. Potem jeszcze gramy sobie na połowie z Krzysztofem, który jak wiecie streamuje u mnie na kanale czasami, więc jak ktoś to nikt mi konta nie ukradł, spokojnie. Jest to po prostu ziomeczek taki, który sobie zaczyna streamować. Ale z tego co tam wiem, już jakieś się głosy pojawiły, że chyba będzie
na swoje konto, niedługo ucieka na swój kanał. Więc ile będzie chciał, tyle zostanie, nie? Ale póki co jest, jak był na moim kanale, streamuje i spoko, nie? Dobra, a my jedymy, lecimy, nie? Ja na YouTube na razie nie planuję wracać. Na razie sam Twitch, więc jak chcecie oglądać mnie nie na żywo, to na Twitchu polecam. Chyba wszystko zasiadam tutaj, nie ma... Chyba tak. Ty, a jakbym tak to zrobił tutaj? Poczekajcie, bo ja tak trochę sieję, ale nawet nie wiem, czy to się nie jakby zastępuje, nie? Chyba sama tekstura tylko się zmienia. Poczekajcie w sumie. Jestem ciekaw, jak to wygląda właśnie na mapie, na podglądzie. No masz, gierka mi się zawiesiła. Klasycznie. Gdzie jest pole 4, bo szukam cały czas? Pole 4? Nie ma 54. 53. Pole. I tyle, nie? Chyba. Tak. Gdzie to jest? To... No, tak zmienia się kierunek tekstury, dobra, nic więcej. No dobra, my mamy tutaj zasiane. To jedziemy na chatę, nie? W takim razie. O kurde. Dobra, teraz nie widzieć tego. Jest pusto. Także fajnie. No, więc tak myślę. A słuchajcie, jest jakiś młodzik na przykład, żeby mleko napełniać sobie w bańki. Takie czy nie ma za bardzo? Co trzeba powiedzieć jakąś tam przyczepką? Samemu. Jak to wygląda, ludzie? Bo ja w sumie niedługo już to mleko mógł wywieźć, nie? Tam w tym październiku. Nie ma nic takiego. Kurde, trochę szkoda, nie? Targ jeszcze otwarty. W sumie 10:30 niecała, więc... jeszcze targ nie sporo otwarty. Dobra, my sobie wszystko posiane, co na razie co mieliśmy w planach. Bo reszta będzie w pszenicę. Więc sporo gdzieś tam... O, trójkę wrzucę sobie. Sporo będzie roboty, nie? Nie ma zamów mleczarni, albo mleczarnie zamówić właśnie, znaczy można, nie? Owiadę sobie dookoła, po prostu stawi się siewnik chyba na razie tutaj. No, potem będziemy wszystko sobie jeszcze siać, nie? Ty, a może nawet jak się uda, to jakoś w Nowicy byśmy sobie porozdawali po polach, nie? Bo zobaczcie, że na przykład tutaj mógłbym, jeszcze jest ten... siernie, tylko to można na Nowicy porozlewać. O, to nawet by się jakąś beczkę może kupiło albo coś. Zobaczymy zresztą, nie? Dobra, ja na razie gaszę. Patrz tylko to jeszcze. Dzięki bliska serdecznie za to, że byliście. Mam nadzieję, że wam się oczywiście odcinek spodobał. Zapraszam na kolejne, które już niebawem. No i co? Wpadajcie na Twitcha, zostawcie też łapkę w górę, jak mówię. A my tam coś ciekawego będziemy dla was tutaj wzajemnie coś szykować, nie? Więc jak coś to... dzięki, trzymajcie się, do kolejnych. No i cześć, pozdrawiam.